21 kwietnia wspominamy świętego Apoloniusza Rzymskiego, męczennika. Apoloniusz był wybitną postacią rzymską, wykształconą w nauce i filozofii, a także wydawał się być senatorem. Jednakże, będąc chrześcijaninem, został zadenuncjowany przed prefektem pretorium Pereniuszem, w związku z czym został wezwany do oczyszczenia się z zarzutów poprzez wyparcie się wiary. Apoloniusz, wbrew oczekiwaniom zebranych, wygłosił apologię chrześcijaństwa, co było aktem sprzecznym z cesarskim edyktem, który tego zabraniał. Dlatego też Apoloniusz został skazany na śmierć. Teksty donoszą, że został jeszcze poddany dwóm innym przesłuchaniom w odstępie 3 dni. Pierwszemu przewodniczył sam Pereniusz, a drugiemu kolegium senatorów, radnych i prawników. Opis przesłuchań zaskakuje spokojnym tonem, a także szacunkiem wobec Apoloniusza, zarezerwowanym dla niego prawdopodobnie ze względu na jego pozycję społeczną. W przeciwieństwie do innych tego typu przesłuchań jest on uważnie słuchany, a przeciwnicy przerywają mu tylko po to, by wyrazić swój sprzeciw lub złagodzić ostrość jego słów, a tym samym ich karalność. Apoloniusz chce żyć, ale nie waha się wybrać śmierci, gdyż nie chce porzucić wiary w naukę o zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym. W końcu Apoloniusz zostaje skazany i ginie śmiercią męczeńską w Rzymie w 185 roku, a wieści o nim dotarły do nas aż z 4 źródeł. Jeśli chodzi o karę śmierci, teksty nie są zgodne co do jej formy. Na przykład w greckim Pasio Apoloniusz umiera po złamaniu obu nóg, podczas gdy w źródle ormiańskim zamiast tego zostaje ścięty mieczem. Postać męczennika została umieszczona stosunkowo późno w martyrologiach chrześcijańskich, ponieważ początkowo nie była przedmiotem dokładnego upamiętnienia. Następnie w średniowieczu był on mylony z dwoma innymi świętymi – Apolinem Aleksandryjskim i Apoloniuszem, męczennikiem z San Valentino. W końcu Apoloniusz trafił do martyrologium rzymskiego, które wyznaczyło dzień jego wspomnienia na 21 kwietnia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Apoloniuszowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, it's not.